Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Vinci, a to jest mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić taką choinkę. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiej choinki będziemy potrzebowali kolejno 4 takie same kwadratowe kartki zielone o boku 7 cm. 4 takie same kwadratowe kartki o boku 10 cm. 4 takie same kwadratowe kartki o boku 13 cm. I 2 takie same brązowe kartki o boku 13 cm. Najpierw zajmiemy się brązowymi kartkami, czyli pniem naszego drzewka. Bierzemy sobie naszą kartkę. Jeżeli tak jak ja macie kartkę dwukolorową, czyli z jednej strony jest brązowa, a z drugiej biała, to odwracamy kolorem brązowym do dołu. Następnie wykonujemy jedną przekątną naszemu kwadratowi, czyli przykładamy prawy dolny wierzchołek do lewego górnego. Kiedy to zrobimy, ustawiamy kartkę w ten sposób i przykładamy tą oraz tą górną krawędź do środkowej linii zgięcia, którą zrobiliśmy. Kiedy to zrobimy, ten dolny wierzchołek musimy odgiąć w górę równo z tymi tutaj krawędziami. Następnie odginamy. A następnie ten wierzchołek z powrotem zaginamy, używając tego zgięcia. Teraz będziemy musieli zrobić takie zgięcia, które zacznie się w tym punkcie, czyli gdzie ta linia łączy się z krawędzią, a skończy w tym punkcie, czyli w tym wierzchołku, a jednocześnie ten wierzchołek będzie stykał się z tą linią zgięcia. Czyli w taki sposób powinno wyglądać zgięcie. I teraz z drugiej strony robimy takie samo zgięcie, czyli pomiędzy tym punktem a tym. Kiedy nasze zgięcia będą wyglądały w taki sposób, możemy przejść dalej. Teraz tutaj z jednej strony musimy przyłożyć tą krawędź do tej linii zgięcia, którą przed chwilą zrobiliśmy, a następnie tą krawędź również do tej linii zgięcia. Czyli tak powinno wyglądać to zgięcie i teraz tą krawędź do tej linii zgięcia. Czyli tak powinny wyglądać nasze zgięcia. I z drugiej strony robimy takie same zgięcie, czyli najpierw ta krawędź do tej linii zgięcia, a następnie ta krawędź również do tej linii zgięcia. I kiedy to zrobimy, tak powinny wyglądać nasze zgięcia. Teraz, używając tego zgięcia, zaginamy ten element w ten sposób. A tutaj z drugiej strony, używając tego zgięcia, zaginamy do góry.
I w tym momencie jeden z dwóch modułów naszej podstawki jest gotowy. Robimy tak samo z drugą kartką. Kiedy mamy już zrobione dwa takie same brązowe moduły, możemy przejść do ich złączenia. Oba wyglądają w taki sam sposób. I teraz, żeby połączyć, po prostu nakładamy jeden moduł na drugi w taki oto sposób. Czyli aby te zagięte elementy się na siebie nakładały. I kiedy jest prosto, no to używając tych pionowych linii zgięcia, możemy już sobie tak mniej więcej wygiąć naszą kartkę. I jak widzicie, to się prawie samo nam w taki sposób składa. No i teraz, trzymając tutaj, żeby się nie rozwaliło, musimy włożyć tutaj ten element pod tą warstwę w taki sposób, aby cała konstrukcja była zrobiona z czterech boków. Czyli powinno to dokładnie w taki sposób wyglądać. Pokażę jeszcze raz. Było tak. I po prostu nakładamy na siebie dwie warstwy papieru. I tutaj ta ma być na górze. Kiedy upewnimy się, że wszystko jest już prosto, to jak widzicie, mamy tutaj linię zgięcia, które po prostu wginamy do środka. I z drugiej strony tak samo. Kiedy to wzmocnimy, nasza podstawka choinki, czyli pieniek, jest gotowy. Na razie odstawiamy go na bok i zajmiemy się dalszą częścią choinki. Bierzemy sobie naszą zieloną kartkę i oczywiście z wszystkimi zielonymi wykonujemy takie same ruchy. Jeżeli macie kartkę dwukolorową, czyli że z jednej strony jest zielony, a z drugiej strony kolor biały, to odwracamy kartkę kolorem zielonym do dołu i składamy jedną przekątną naszemu kwadratowi, czyli przykładamy prawy dolny wierzchołek do lewego górnego. Kiedy to zrobimy, przekręcamy kartkę w ten sposób. Teraz przykładamy tą oraz tą krawędź do środkowej linii zgięcia, którą zrobiliśmy przed chwilą. Następnie ten górny element odginamy w dół, równo z tymi krawędziami. Następnie, nie odginając, przykładamy ten wierzchołek do tego wierzchołka. A następnie ten wierzchołek również do tego wierzchołka. Odginamy całą kartkę i teraz, używając tej linii zgięcia, naginamy do dołu i teraz to zgięcie po prostu musimy tutaj przedłużyć do końca naszej kartki. Następnie odginamy wzdłuż tej linii zgięcia na prawą stronę. Następnie, używając tego zgięcia, zaginamy w dół w taki sposób i tutaj to zgięcie przedłużamy. Następnie tu na środku mamy taki element, który musimy po prostu spłaszczyć w taki sposób. Następnie, używając tych linii zgięcia, musimy odgiąć te elementy do góry. Czyli najpierw odginamy wzdłuż tego zgięcia do góry i używając tego
oraz tego zgięcia odginamy w taki sposób. I z drugiej strony tak samo. I tak to powinno na razie wyglądać. Teraz ten element po prostu ciągniemy w dół tyle, ile się nam da. I w taki sposób powinno być to odgięte. Następnie używając tej tutaj niewidocznej, ale tam jest linia zgięcia, zaginamy całość na pół w taki oto sposób, aby to wzmocnić. I w tym momencie nasz jeden moduł jest gotowy. Robimy dokładnie w taki sam sposób z pozostałymi zielonymi kartkami. Kiedy zrobimy już resztki choinki, czyli tych zielonych elementów, no to będziemy je z sobą łączyć. Łączy się oczywiście w tej samej wielkości 4 moduły. Łączy się w bardzo prosty sposób, po prostu bierzemy dwa i ten wystający element wkładamy tutaj do tej kieszonki drugiego modułu. W taki oto sposób. I trzymamy, żeby się nie rozwaliło. Bierzemy kolejny moduł i w taki sam sposób, czyli ten element tutaj do tej kieszonki wkładamy. Bierzemy kolejny, oczywiście trzymamy, żeby się nie rozwaliło. Wkładamy w taki sam sposób. Kiedy już mamy trzy, no to musimy zamknąć nasze kółko w taki oto sposób. Tylko musimy po prostu ten wystający element włożyć tutaj do tej kieszonki. Nie jest to łatwe, ale wszystko jest do wykonania. Musimy po prostu jednocześnie trzymać, żeby się to nie rozwaliło i włożyć ten element do odpowiedniej kieszonki. Kiedy to zrobimy, całość będzie już bardziej stabilna. I jak widzicie, gdy włożymy tak, to powinno wyglądać. I teraz używając tych linii zgięcia, po prostu musimy spłaszczyć naszą choinkę, część choinki, można powiedzieć, tak aby wzmocnić wszystkie zgięcia. A następnie w drugą stronę, wzdłuż drugiej osi zgięcia. I gdy to zrobimy, no to pierwsza warstwa, największa naszej choinki jest gotowa. Odstawiamy na bok i w taki sam sposób łączymy pozostałe dwie warstwy.
I gdy wykonamy trzy warstwy, w połączeniu z samym piękiem, nie ma nic trudnego, bierzemy, stawiamy pieniek i od najwyższej warstwy po prostu nakładamy. Od największej warstwy. Jedna za drugą. I gdy to zrobimy, nasza choinka jest gotowa. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego poradnika.